Wiemy wszyscy, że mieszkańcy, czyli my, potrzebujemy stałego połączenia, bądź to w postaci tunelu, bądź innego rozwiązania. Miasto jest zobowiązane do tego, żeby przygotować odpowiednie dokumenty w celu realizacji tego przedsięwzięcia. Tak skutecznie przygotować, żeby ta przeprawa w końcu była. Ja ze swojej strony będę robiła wszystko, żeby ten tunel w końcu powstał. I dlatego też pojawiłam się na naradzie w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Odbyło się spotkanie z przedstawicielami ministerstwa, inicjatywy Jaspers, między innymi, i również byli przedstawiciele naszych władz samorządowych, była pani Barbara Michalska, zastępca prezydenta, i uczestnikami również byli przedstawiciele firmy, która wykonała ostatnią analizę wariantów stałego połączenia. Na tym spotkaniu przedstawiciele firmy wykonującej na zlecenie władz miasta tą dokumentację tunelową zaprezentowali. Inicjatywa Jaspers to taka organizacja ekspertów, z których opinią liczy się Komisja Europejska, opiniująca duże projekty, które ma dofinansować. Nie jest obowiązkiem konsultacja z tą inicjatywą, ale jeżeli eksperci Jaspersa coś zaakceptują, powiedzą, że jest dobrze zrobione, to zwykle nie ma problemów z dofinansowaniem. I stąd to spotkanie i prośba o opinię. Na naradzie wysłuchano prezentacji argumentów i następnie przedstawiciel tej organizacji, tej inicjatywy Jaspers zgłosił do tego kolejnego już opracowania szeregu uwag. Ocena tej dokumentacji była, że tak powiem, raczej kiepska, chociaż już zauważono, że jakiś postęp jest. Niestety znowu okazało się, że jest dużo braków. Przedstawiciele Jaspersa oczekują, ujmę to w dużym skrócie, że każdy wariant połączenia zostanie poddany analizie pod kątem tych samych kryteriów. Zarzucono również pochopność i słabe udokumentowanie eliminowania wariantów realizacji przedsięwzięcia, czyli jak mamy te trzy warianty, o których była mowa, lokalizacji północny, środkowy i południowy, to zbyt pochopnie wykluczano lub oceniano jako kiepski pomysł poszczególne z nich na korzyść innych, że należało to zrobić, poddać je analizie pod kątem tych samych kryteriów. Wskazywano, żeby przeanalizować dokładnie wszystkie warianty, które są potencjalnie do zrealizowania. Czyli jeżeli coś nie jest zdyskwalifikowane technicznie, czy z uwagi na aspekty środowiskowe, to należy to dopuszczać i przeanalizować pod kątem wszystkich innych kryteriów, tych samych. Ja zadałam pytanie o kolizję niektórych rozwiązań z infrastrukturą wojskową. Mamy tu przecież bazę marynarki wojennej i wojska NATO. Zależy mi na tym, żeby nic nie zostało przeoczone, że jeżeli już powstanie ta dokumentacja, żeby potem się nie okazało, że to jest niemożliwe do zrealizowania z uwagi na kolizję z infrastrukturą wojskową. Skrytykowano również, że w analizie brak jest spójności, jeżeli chodzi o wizję rozwoju miasta. Wskazano jako konieczne wzięcie pod uwagę bezpieczeństwa ruchu drogowego nie tylko w kontekście przewozu materiałów niebezpiecznych, ale również pod względem ruchu drogowego i sieci dróg.
Tak jak już wspomniałam, mamy trzy lokalizacje: północna, środkowa i południowa. Preferowana jest północna, która koliduje z infrastrukturą południową. Wariant południowy jest wskazany w dokumentach, że najmniej koliduje, z tym, że jest dosyć daleko, to jest ta nasza, jak to powiedzieć teraz, przeprawa Karsibór, tak? No, dosyć to jest oddalone. Miałam nadzieję, jestem rozczarowana, bo miałam nadzieję, że to będzie ostatnie spotkanie w kwestii dokumentacji. Niestety tak się nie stało. Po raz kolejny niestety okazało się, że ta dokumentacja pozostawia wiele do życzenia i muszą być dalej prowadzone prace. Niestety prezydent Szmurkiewicz i osoby odpowiedzialne za to nie stanęli na wysokości zadania. Bardzo muszę przykro z tego powodu. Chciałabym jeszcze przekazać Państwu taką wiadomość, że nasza przeprawa znowu znalazła się na tej liście podstawowej projektów kluczowych. Jeżeli nie zostaną porządnie przygotowane szybko dokumenty, może znowu się znaleźć na rezerwowej, a to znowu nas oddali od finału, jakim ma być ten tunel. No, nikt nie oczekuje od pana prezydenta, że wykopie ten tunel łopatą, na co się skarżał do dziennikarza Gazety Wyborczej, ale jednak bez porządnie przygotowanej dokumentacji o wszystko pyta Komisja Europejska. To, co ma zawierać ta dokumentacja, wie inicjatywa Jaspers i powinny wiedzieć nasze władze samorządowe. Na tym spotkaniu przedstawiciel Jaspersa zwracał się do pani prezydent Michalskiej, żeby po prostu pytać, że są otwarci na takie spotkania nieformalne, że chętnie to ułatwią. Mam nadzieję, że dojdzie do tego, że w końcu to będzie na takim etapie, że będziemy ten tunel mieli. Jest mi bardzo przykro, że do tej pory to wszystko tak przebiega ciężko. I zastanawiam się tylko, ile pieniędzy wydano już na przygotowanie tej dokumentacji, której dalej nie ma. To jeżeli chodzi o takie, jeżeli macie Państwo pytania, albo jeszcze może tu koledzy mają jakieś uwagi. Chcę powiedzieć, że decyzją Komisji Europejskiej z 21 grudnia 2011 roku na listę podstawową projektowych inwestycji w kraju wróciła budowa swojego połączenia w Świnoujściu. I ten rok, bo tak jak pani poseł przekazywała ze swoich notatek, rozmawiałyśmy o tym informację, że Jaspers cieszy się, że po roku czasu wraca się do rozmów i uszczegóławiania dokumentów. To szkoda, że przez ten rok od 2011 roku, kiedy znalazło się znowu to przedsięwzięcie na liście podstawowej i tutaj pan prezydent już nie może mówić, że rząd nie ma woli, ponieważ kiedy spadło to przedsięwzięcie na listę rezerwową, wtedy takich argumentów używał. Uważam, że na dzień dzisiejszy nie można tutaj mówić, że tylko wola polityczna wystarczy do budowy tunelu. To spotkanie, na którym była pani poseł w czwartek, też jednoznacznie wskazuje, że ta faza przygotowania dokumentacji jest jeszcze dość odległa. I powinniśmy być, to jest moja ocena, być w ścisłym kontakcie przez cały ten czas, przez te wszystkie lata z inicjatywą Jaspers, ponieważ oni najlepiej wiedzą, jakie wnioski, jak przygotowane w Unii Europejskiej znajdą, nie wskazują, że rozumiemy, nie wiemy, w którym wariancie w ogóle będziemy budować, a co dopiero ścisła dokumentacja, która też wymaga dużego zachodu i niekoniecznie miasto to będzie robić, ale to jest czas, ciągle mówię o tym czasie, który nam ucieka, jeżeli nie mamy tego podstawowego dokumentu, który pozwoli na rozpoczęcie dalszych działań w sprawie tej inwestycji.
o tym, że przy pewnych rozwiązaniach trzeba będzie zmienić przebieg drogi krajowej, o finansowaniu eksploatacji tunelu, będzie to dosyć wysoka kwota w stosunku rocznym. Przypominano o tym również, przypominał przedstawiciel firmy Jaspers, że jest u nas, że robimy to w taki, że tak powiem, chaotyczny sposób, w jakiś tam promujemy wariant północny, a uchwała Rady Miasta z 2005 roku mówi o lokalizacji południowej i ją uzasadnia, że to wszystko jest po prostu takie niespójne, że oczekują, że to będzie wszystko poparte argumentami, usystematyzowane, uporządkowane. Czy wszystko, co jest do zrobienia w sprawie tunelu, leży po stronie miasta, czy potrzebna jest również wola i jak gdyby bardziej skuteczne działania ze strony władz centralnych, ministerstwa? Tunel znalazł się na liście priorytetowych projektów, na liście podstawowej. W grudniu mieliśmy go najpierw na tej liście podstawowej, później na liście rezerwowej. Mamy go znowu na liście tej podstawowej. Oczywiście, jeżeli nie będzie dokumentów, to myślę, że znowu spadnie. Bo taka jest kolej rzeczy, bo to jest ta rezerwa, żeby później przesuwać projekty, przesuwać się na miejsce projektów, które nie zostały zrealizowane tak jak trzeba. Jeszcze może dodam, panie redaktorze, że już troszkę się wnąć może w tą historię. Miasto zawarło przed Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad umowę, aby w imieniu miasta Generalna Dyrekcja włączyła się w przygotowanie tych dokumentów. Co nie zwalnia nas, a przecież to nas, nasz żywotny jest interes, a i tutaj największa inicjatywa powinna wychodzić z naszej strony jako miasta, żeby ta dokumentacja była przygotowana we właściwym czasie i właściwie. Jest współpraca, to tak przynajmniej odebrałam takie wrażenie po tym, co przekazywała pani poseł. Jeszcze nie wiem. Mieliśmy spotkanie takie, gdzie to przerabialiśmy. To, ta atmosfera między Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad a władzami miasta czy też ministerstwem, nie ma tam żadnych takich, że tak powiem, zaognień czy niesprzyjającej atmosfery we współpracy, że to się na tym spotkaniu też słyszało, że tu jest takie porozumienie i działają razem. Ja się martwię czym innym, powiem Państwu, czy sam, bo przecież po raz pierwszy tego typu, bo trudno porównywać to z Gdańskiem czy z innymi tunelami, po raz pierwszy tego typu stałe połączenie ma być w Polsce budowane. Czy potrafimy zrobić zgodnie z wymogami Unii Europejskiej właściwą dokumentację? No, teraz po tym się zaczynam martwić, bo jeśli jest tyle mankamentów jeszcze w tej analizie, którą przygotowało to konsorcjum przez 3 miesiące. Czy teraz te wszystkie uwagi i te wszystkie uwarunkowania, jakie wskazuje inicjatywa Jaspers, będą, czy zdążą z tym na czas i czy zrobią to też właściwie? Bo nie przyjmuję takiej argumentacji, jaką pani zastępca prezydenta na jednej sesji nawet przekazywała, że nie wie, co oni jeszcze wymyślą. No tak nie możemy współpracować. Po prostu trzeba wspólnie jak najczęściej z inicjatywą się spotykać z przedstawicielami tej inicjatywy i zgłębiać temat. Temat jest nowy. Nikt nie oczekuje, że w mieście znajdzie się geniusz, który przygotuje wszystkie dokumenty, nawet za niewielkie środki, czy też znajdzie osobę o tak, żeby to za nas zrobiła. Jest bardzo dużo problemów. W jaki sposób ten temat po prostu na tyle powiązać to, co już mamy, z tym, czego jeszcze oczekuje inicjatywa Jaspers, żebyśmy nie potykali się ciągle o to i żeby się nie irytowała pani Michalska, że nie wie, co oni jeszcze wymyślą. No musimy wiedzieć, co oni jeszcze wymyślą, czego oczekują i wtedy to będzie spójny materiał na pewno i obie strony spokojnie się pod nim podpiszą. To, co nie jest wykluczone, jeżeli chodzi o jakieś tam uwarunkowania techniczne, czy związane z ochroną środowiska, czy jakieś inne, wszystko ma być rozważone. Most,
tunel. Dlaczego most nie, a jeżeli to dlaczego tak? Wszystkie możliwości mają być przeanalizowane, posługując się tymi samymi kryteriami. To była podstawowa, podstawowe oczekiwanie, żeby dostali, inicjatywa Jaspers dostała takie opracowanie, w którym w taką analizę, gdzie będą te wszystkie, że tak powiem, omówione, wszystkie lokalizacje, wszystkie warianty, ocenione, posługując się tymi samymi kryteriami.